Ogród powinien być taki, żebym ja się dobrze w nim czuł. Ja się tam muszę dobrze czuć. Przyjmuje się na świecie, że jest gdzieś 500 do 750 tysięcy gatunków, a zaledwie 6-7% gatunków przyjmuje się, że mają właściwości lecznicze. Co nie znaczy, że inne rośliny tych właściwości nie mają, tylko my po prostu o tym nie wiemy, albo już wiedza o nich zaginęła. Najpierw cios, przynajmniej w naszym regionie, jeżeli chodzi o ziołolecznictwo, zadało chrześcijaństwo w walce z pogaństwem, co jest zupełnie naturalne. Później gdzieś XVIII-XIX wiek, rozwój nauk medycznych i rozwój chemii. Zaczęto zielarstwo powtórnie uważać za jakiś anachronizm, za magię, wróżbiarstwo i tak dalej. Trzeci taki cios dostało zielarstwo wraz z rozwojem przemysłu farmaceutycznego. Tylko ostrożnie, żeby go pan nie spłoszył. A to już wiem, czemu one tak nieruchomo siedzą. Z piołunu się robi absynt, a ponieważ piołun zawiera tujontojul, one są bardzo halucynogenne. No. Jak te ćmy zawisaki, jak one idą do tego, to wtedy... A Jezus Maria, to jest coś pięknego. W latach 80. 90. zajmowaliśmy się dywersyfikacją działań na obszarach wiejskich. Rozprowadzaliśmy te zioła, musieliśmy się sami uczyć, żeby potem uczyć rolników w terenie, jak się je uprawia, jak się je wykorzystuje, jakie mają zastosowanie w kuchni, w ogóle w gospodarstwie domowym, w innych dziedzinach. To mnie zaczęło coraz bardziej interesować. Im bardziej człowiek się o czymś dowiaduje, tym bardziej wie, jak mało wie. Kończymy realizację następnego projektu ziołowego Małopolska Regionem Ziół. I to jest już duży projekt, bo to jest z funduszu szwajcarskiego. Trwa półtora roku. Dla zorganizowanej grupy pasjonatów ziół stworzyliśmy taką ofertę pogłębienia wiedzy o uprawie ziół. Tematyka była różna, od ziołolecznictwa, uprawa tych roślin, zastosowanie w gospodarstwie domowym, zastosowanie w kuchni, zastosowanie dawniej w farbarstwie. Są rodziny z dziećmi, no i mama widzi, że większość, czy to ziół, czy roślin, sałaty, czy jakieś inne, to są z ogrodu, a nie ze sklepu. No, zachodzi, będzie zachodzić słońce.